Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie. Zapraszam na rozmowy niedokończone, a naszym gościem jest dzisiaj ksiądz profesor Waldemar Cisło, szef sekcji polskiej pomocy Kościołowi w potrzebie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże, księże profesorze. Szczęść Boże naszym telewizom, szczęść Boże ojcu. A jak ksiądz profesor w naszym studio, to znaczy, że będziemy mówić na tematy związane po pierwsze z pomocą chrześcijanom, a pomagamy dlatego, że są prześladowani. Więc z jednej strony mówimy o dobru, które się dzieje, ale z drugiej strony to dobro jest reakcją na wcześniej wyrządzone zło naszym braciom i siostrom rozsianym w świecie, ale również także, jak się Państwo dzisiaj, myślę, przekonają z tych rozmów, także w Polsce czasami dochodzi do różnych przypadków. Proponuję, byśmy na początku obejrzeli krótki materiał filmowy. To materiał, który opowiada o tym, że został wydany, proszę Państwa, raport dotyczący chrześcijan prześladowanych za wiarę w latach 2015-2017. Te raporty wydawane są właśnie w takim cyklu i raport nosi tytuł, no, szokujący, prześladowani i zapomniani. Księże profesorze, może powiedzmy na początku, czym w ogóle jest ta wolność religijna, o której mówimy? W czym wolność religijna pośród wszystkich innych wolności, o których tak szeroko się dzisiaj mówi, w czym się wyraża? Mówimy o bardzo smutnej rzeczywistości, tak jak ojciec wspomniał. Może liczby chyba najbardziej przemawiają, więc przedstawmy te liczby, które zaprezentowane zostały przez stałego przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy ONZ-cie. Przez wiele lat utrzymywała się liczba 170 tysięcy chrześcijan ginęło za wiarę, co obrazowo dawało nam co 3 minuty gdzieś na świecie ginęła nasza siostra lub brat tylko z tego powodu, że jest wyznawcą Chrystusa. Do tej liczby nie wliczano na przykład takich zdarzeń, które miały miejsce, jak ojciec powiedział, chociażby w Polsce czasami się zdarza napad na plebanie, zamordowano księdza. Tego typu przypadków nie wliczano. Tylko takie, gdzie ktoś został zabity, zamordowany tylko z tego powodu, że jest chrześcijaninem. Ostatnie dane, które były podawane przez Radio Watykańskie, już będzie 3 lata temu, mówiły o 105 tysiącach, czyli daje nam to co 5 minut. Oczywiście dzisiaj odchodzimy od tych liczb dokładnych, ponieważ wiele tych statystyk pochodzi z krajów ogarniętych wojną, jak Syria, Irak, więc trudno jest nam podawać dokładne dane. Niemniej jednak wszyscy obserwatorzy, mamy przecież w Stanach Zjednoczonych instytuty, które zajmują się wolnością religijną, podają, że chrześcijanie są najbardziej prześladowaną religią na świecie. No, dlaczego zatem tak mało się o tym mówi w obiegu powszechnym? My mówimy, na antenie telewizji Trwam, Radia Maryja, te tematy są stale obecne, ksiądz profesor spotyka się z naszymi słuchaczami. Przypomnijmy zresztą od początku, to są tylko przykładowe raporty prześladowani i zapomniani specjalnie, ponieważ tak jak ojciec wspomniał, jeśli dodamy do tego skalę zainteresowania mediów, przypomnijmy, że kiedyś było takie zdarzenie, że małą dziewczynkę muzułmankę chciano skazać na karę śmierci, bo jak pamiętamy w islamie kobieta zawsze jest winna, to dziecko zostało zgwałcone, było w ciąży. Wtedy cały świat pisał kartki. Kiedy mamy na przykład chrześcijanki czy jazydki, które były, pamiętamy, sprzedawane do niewoli na rynku w Mosulu, wtedy jakoś to przeszło bez większego echa. Kiedy dzisiejszy kardynał Sacco, bo to jest patriarcha kościoła chaldejskiego, prosił świat o interwencję, bo mówił wprost, w Iraku mamy do czynienia z ludobójstwem, ponieważ ludzie się zabija z tego powodu, że są chrześcijanami, to ani Unia Europejska, ani jakoś inne mocarstwa wtedy nie podjęły tego wołania o pomoc, a pamiętamy, w 2014 roku było takie jakby eskalacja tego problemu, kiedy z Doliny czy z równiny Niniwy wypędzono chrześcijan. To są miasta, które od pierwszego i miejscowości, które od pierwszego wieku po Chrystusie były zamieszkane przez chrześcijan. Według tradycji Ewangelia została zaniesiona do tamtejszych synagog przez tych, którzy byli w Jerozolimie na zesłaniu Ducha Świętego. Więc jak
opowiada, pytał, no wy tam, mówi, dochodzicie do 1000 lat chrześcijaństwa, no my jesteśmy troszkę starsi. Więc widzimy te starożytne kościoły, które dzisiaj stoją na progu wymarcia, bo 2003 rok w Iraku mieliśmy 1,5 miliona chrześcijan, różnych obrządków oczywiście. Dzisiaj mamy ich około 250 tysięcy i ta liczba ciągle maleje. Ta sytuacja, która jest niestabilna, niestety skłania ich do tego, żeby stamtąd uciekali. Oczywiście mieliśmy piękne formy pomocy, chociażby obozy w Erbilu. One się zaczynały od namiotów, potem były takie namioty bardziej solidne z takiej grubej folii, a na końcu to były kontenery, które dzisiaj, co ciekawe, w niektórych miejscach, takich jak Ankara, już nie istnieją. Tam mieszkało 700 osób ponad. Dzisiaj tego obozu nie ma. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie, mając głównie z Polski zabezpieczenie, że ich dzieci chodziły do szkoły. Niektóre szkoły kontenerowe właśnie służyły temu, bo jak byliśmy z arcybiskupem Kondeckim w tym obozie, to pytano nas, ojcze, czy nasze dzieci nie pozostaną kolejny rok bez szkoły. Oni nie chcieli lepszych warunków, ale bardzo dbali o to, żeby dzieci nie były wyrwane z tego obiegu edukacyjnego. I ci ludzie, mając dach nad głową, skromny, bo skromny, mając opiekę medyczną, też skromną, ale ta taka, która była konieczna, i edukację dla dzieci, powoli znaleźli sobie miejsca pracy w tym mieście i przeniesie się do mieszkań. Oczywiście zaczęło się tak, że czasami trzeba było dopłacić do czynszu i o to dbał Kościół, ale ci ludzie zostali. I to, co było bardzo ważne, i to często podkreślamy jako taki przykład roztropnej pomocy dla, w tych rejonach bardzo trudnych, to kiedy zapytano tych, o taką ankietę przeprowadziło Pomoc Kościoła w Potrzebie w tym obozie dla uchodźców, ilu z nich chce wrócić do tych miast w okolicy Niniwy, Karakosz, innych. I wtedy 4% zadeklarowało taką chęć. Tam jeszcze dochodziły do tego takie kwestie, że na przykład rozprzestrzeniono plotkę, że domy, które pozostały w miarę dobre, są skażone chemicznie, czy broń jakaś taka została tam użyta, która nie pozwoli wrócić do domów. Myśmy zbadali, te domy to były czyste od tego typu skażeń. Ale kiedy ci ludzie dowiedzieli się, że rząd węgierski, który pomaga tylko chrześcijanom, bo taka jest polityka tego rządu, przeznaczył pierwsze miliony dolarów na odbudowę tych, czy remont tych domów, to ta liczba osób, które chciały pozostać, wzrosła do ponad 40. 10-krotnie. Czyli widzimy, jak ważne jest to, żeby ten kościół, który dzisiaj ma trochę lepiej, był jak gdyby tym aniołem stróżem dla tych, którzy dzisiaj mają gorzej, i dawał im poczucie pewnej solidarności, ale też tego bycia z nimi. Księży profesorze, powrócę może jeszcze do jakby takiej zasadniczej sprawy, o zapomnienia. No nie wiem, czy można zapomnieć, kiedy tak bardzo o tym staramy się, jak choćby księdza profesora organizacja, o tym głośno krzyczeć na różnych forach, w telewizji, ale także w różnych instytucjach międzynarodowych. Wydaje się, że te instytucje międzynarodowe jednak nie chcą tego słyszeć. I pytanie jest, dlaczego? Bo skoro tyle się mówi o wolności, skoro gdzie dochodzi do jakiejś formy dyskryminacji, przemocy i tak dalej, wobec kogokolwiek innego niż chrześcijanin, tyle się o tym trąbi i słusznie, bo każda dyskryminacja i przemoc jest tak przeciwko człowiekowi. Natomiast gdy chrześcijanie, którzy są najliczniej prześladowaną grupą, są prześladowani, no to zdaje się, że tutaj jest jakaś taka zmowa milczenia. Gdy na przykład w Polsce, no choćby ten spektakl Klątwa, który obraża, jest formą przemocy wobec chrześcijan, bo to jest też forma przemocy. W imię innej wolności, tak zwanej wolności artystycznej, cokolwiek to, cokolwiek to oznacza w ustach tych ludzi. No, nie wyobrażamy sobie czegoś takiego, że jest spektakl antymuzułmański, antyżydowski, antyjakiś inny. A czy słyszał o takich profanacji Gwiazdy Dawida, Koranu? Nie słyszałem. Ja przytoczę taki, myślę, obraz, który daje nam bardzo dużo, bo to chyba jest najlepsza odpowiedź na to pytanie ojca. W jednej ze stacji prywatnych rozmawia dwóch ludzi, jeden tam z tego tak zwanego LGBT, czyli raczej trudno go podejrzewać o sprzyjanie tradycyjnemu chrześcijaństwu. Drugi człowiek, który właśnie, tak jak ojciec wspomniał, żąda tej tak zwanej wolności wypowiedzi dla artystów. I tenże jeden człowiek mówi, bo broniono wtedy akurat profanacji czy podarcia Biblii. No niestety to jest to smutne, bo niektórzy księża też się włączyli w to. Natomiast ten człowiek, który podpisany był jako reprezentujący środowisko LGBT, mówi do niego, słuchaj,
podrzej tutaj przed kamerą Koran i Biblię. To wtedy powiem, uwierzę, że chodzi ci o wolność słowa. Bo jeśli ty drzesz tylko Biblię, to znaczy, że coś jest nie tak. I myślę, bardzo, bardzo bym prosił, żebyśmy zwrócili uwagę na ten wątek. Proszę zauważyć, są profanowane symbole chrześcijańskie. Drze się w imię wolności czy walki z tą opresją, jaką daje religia Biblię. To ja pytam, czy chrześcijaństwo jest aż tak dużo gorsze od chociażby islamu czy judaizmu, że trzeba tylko z chrześcijaństwem walczyć, jeśli już ktoś uważa religię za wszelkie zło. Warto się nad tym zastanowić, proszę Państwa, dlaczego tylko symbole chrześcijańskie podlegają profanacji. Czy ten człowiek, który to jakąś instalację zrobił, który nagi kładł się na pomniku papieża świętego Jana Pawła II, kpi się z chrześcijan. Ja uważam, że musimy być bardziej wrażliwi, bo czasami próbuje się ośmieszyć, jeśli reagujemy, bo no mamy taki dylemat, czy reagować, bo wtedy w pewnym sensie nagłaśniamy to, czy przykryć milczeniem. To musimy wyważyć też pewne rzeczy. Natomiast obojętni my chyba nie możemy być, bo to jest tak zwane miękkie próbowanie granicy. Dokąd się możemy posunąć? Jak bardzo możemy kpić się ze świętości chrześcijańskiej? Bo później to się przejawia w praktyce, w profanacji kościołów, w profanacji miejsc kultu, cmentarzy itd., itd. Nie wolno nam milczeć, bo to jest tylko pierwsza próba. Proszę zauważyć, kiedy w Holandii próbowano, albo może weźmy inny przykład, kiedy nakręcono w Stanach Zjednoczonych film quasi biograficzny o proroku Mahomecie i wtedy pokazano no, jego niezbyt, powiedzmy, poprawny styl życia w młodości, tam wieki jego najmłodszej żony i tak dalej, i tak dalej. I były bardzo duże protesty, kiedy wysadzono, chyba zginął jeden ambasador amerykański, były napady na różne ambasady. To wtedy nagle w tym kraju wolności słowa znalazła się możliwość, żeby ograniczyć kpienie i profanowanie z proroka, który jest bardzo ważny dla części obywateli tego mocarstwa. Ale kiedy kręci się filmy typu Kuszenie Chrystusa czy inne, wtedy mamy tylko jedno: wolność wypowiedzi artystycznej. I to jest, proszę Państwa, też godne, abyśmy się nad tym pochylili, do jakiego stopnia chrześcijanie są traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Z nich można kpić, z ich świętości można drwić, ale jeśli, bo co? Bo nie idą, nie palą ambasad, nie zabijają ambasadorów. Czy o to chodzi? No mało tego, nawet księże profesorze, w Polsce jak ktoś pluje na chrześcijan, to chrześcijanie, niektórzy, jeszcze się cieszą, że zostali opluci. No przykładowo nie wyobrażam sobie pójść na ten spektakl, być obrażanym i później bić brawo, a tak się dzieje. Niestety my idziemy tak czasami jak bezmyślne owce na rzeź. Zamiast mieć świadomość swoich wartości i godności, to jakoś bardzo szybko o nich zapominamy. Nie umiemy, bo to jest chyba jeszcze jakieś to trudne dziedzictwo tych czasów komunizmu, że my się wstydzimy swojej wiary. Proszę zauważyć, ja to często podkreślam, lecąc samolotem, jadąc pociągiem, ile osób się żegna chociażby na początek podróży. Przecież to było kiedyś niemalże nasze nagminne, z automatu człowiek się żegnał, rozpoczynając podróż. Tego dzisiaj nie ma. Albo bardzo rzadko to można zobaczyć. I tak jak pójdziemy głębiej, to widzimy, że eliminujemy tę sferę życia religijnego z tego życia publicznego. I sami ustępujemy, bo my się cofamy, poddajemy się. Proszę zauważyć, że ci, którzy głośniej krzyczą, uważają, że mają rację. Ile było problemów z katechezą w szkole? I to często rodzice, którym się pomogło, bo nie musieli z tymi dzieciakami biegać po pracy, żeby zaprowadzić na lekcje gdzieś tam do punktu katechetycznego i tak dalej. Więc my sami ustępujemy. Albo taki przykład chociażby, ten powszechnie znany, ta redakcja Charlie Hebdo, gdzie była pilnowana, kpiła ze wszystkich religii. Kiedy cała Europa maszerowała w Paryżu, włącznie z naszą panią premier Kopacz wtedy, to w Nigrze palono katolickie kościoły i zabijano chrześcijan, bo w katolickiej Francji kpi się z islamu. Więc do tego stopnia my jako Europa w świecie islamu jesteśmy postrzegani jako krzyżowcy, zresztą tak się często nas nazywa, słynny Irak, a
nie widzimy, jak bardzo Europa wyrzekła się już tego swojego dziedzictwa. Zresztą pamiętamy chociażby ten słynny taki obraz dużo mówiący, kiedy elity europejskie próbowano prowadzić inwokację Dei, zabrakło miejsca dla Boga. Znalazło się miejsce na filozofię grecką, na kulturę, ale już dla Boga, dla Ewangelii miejsca się tam nie dało znaleźć. Więc widzimy, jak Europa sama wyrzeka się chrześcijaństwa w osobach tych elit. I to jest odpowiedź na ojca pytanie. Kiedy pani Ashton mówiła, jak to ten pierwszy minister spraw zagranicznych, można powiedzieć, Unii Europejskiej, która miała się zajmować właśnie tego typu między innymi sprawami, jak prawa człowieka. Przypomnijmy, podstawowe prawo człowieka to jest prawo do wolności religijnej, jak to święty Jan Paweł II bardzo mocno podkreślał, że jest to podstawowe prawo człowieka, z niego wynikają wszystkie inne. I widzimy, że kiedy jeden sposób, no dzisiaj rozmawiałem z jednym z ministrów, który wtedy dał interpelację, a co z chrześcijanami, bo mówiła właśnie o homofobii, o islamofobii, a nie było nawet słowa, kiedy zostawimy te setki tysięcy ginących chrześcijan, o chrześcijanach, to od razu padło słowo, to nie na temat. Czyli widzimy, jak wielka alergia jest na chrześcijaństwo, również w tym wymiarze systemowym, w systemie prawa Unii Europejskiej i jak elity są alergicznie nastawione do wszystko, co jest chrześcijańskie. To widzimy przy różnych okazjach, chociażby przy tych próbach zniszczenia tych krajów, w których jeszcze religia czy chrześcijaństwo jest w miarę stabilne. Oczywiście nie mówimy, że jest rewelacyjnie, ale Polska na tle krajów Europy Zachodniej, wielu, gdzie setki kościołów się sprzedaje, czy są puste, bo tamten kościół pozwolił się zamknąć do zakrysji, o co im chodziło. Czy na Węgrzech, czy jeszcze na Słowacji ten kościół jest w miarę żywy. Zobaczmy, jak wiele wysiłku się wkłada w to, żeby zniszczyć, żeby wpływy kościoła ograniczyć, bo komuś to przeszkadza. Wśród przyczyn prześladowań zawartych w raporcie wskazują autorzy Pana Boga, religię, wiarę i ateizm. Te cztery przyczyny, gdyby ksiądz profesor zechciał je określić. Reżimy totalitarne, wiemy, że chociażby przyjrzyjmy się Chinom. Wydawało nam się, że będzie w miarę spokojnie i w wielu prowincjach było w miarę spokojnie. Dzisiaj mamy setki kościołów, z których ścina się krzyże. Jeśli mają nieszczęście, że zakony czy budynki kościelne są położone w tak zwanych intratnych miejscach dla deweloperów, to są często niszczone czy odbierane po prostu siłą. Mamy wprowadzony ten zakaz w wielu miejscach, gdzie niepełnoletnie dzieci nie mogą wchodzić do kościoła, czyli poniżej 18 roku życia ktoś nie może wchodzić do kościoła. No więc jest to bardzo poważny problem. To jest przykład, już nie mówiąc o Korei Północnej i tego typu reżimach. Czyli reżimy totalitarne, zresztą mieliśmy tego doświadczenie i w Polsce, i czego symbolem jest ksiądz Popiełuszko. Mówimy też o radykalnym hinduizmie. Przypomnijmy 2007-2008 rok w Orisie. W 2007 roku było niszczenie dekoracji świątecznych, były rozruchy, które nie skończyły się na szczęście jeszcze ofiarami śmiertelnymi, ale już w 2008 roku mieliśmy pogromy chrześcijan. To było bardzo dramatyczne. Tam za głowę księdza, za głowę zakonnicy były wyznaczone nagrody pieniężne. Te bojówki, które dokonywały w imieniu partii radykalnych niszczenia szkół, a przypomnijmy, że większość tych dzieci, które uczą się w tych szkołach, to byli Hindusi również. Ale tam mamy ten system kastowy, chrześcijaństwo traktując równo, bo rzeczywiście wychodzimy z tej zasady, że każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, więc każdy jest równy. Niszczyło pewną strukturę, gdzie nie dostarczało niewolników, ludzi niższej kategorii i to burzyło pewien porządek społeczny. Stąd te partie radykalne, które też bardzo niebezpieczną teorię wprowadzały, tak zwane hinduczwy, to nam niestety przypomina ideologię Hitlera. Jedno państwo, jedna religia, jeden naród. Pamiętamy Ein Reich, Ein Führer, Ein Volk. Więc i to są bardzo niebezpieczne tendencje. One ciągle gdzieś tam w Indiach odżywają, w zależności od tego, kto w danym stanie sprawuje władzę,
ale wtedy kosztowało to życie kilkudziesięciu osób. Pamiętam, arcybiskup Cinat, to była jego ostatnia wizyta zagraniczna, bo jak mówię, ze względu na wiek przyjechał wtedy do Polski. To był pierwszy dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, właśnie dedykowany Orisie. Ale to mówię, mieliśmy chyba bodajże dwie kury. Nagroda była za głowę księdza, siostry, które były zbiorowo gwałcone. To było okrucieństwo, czy wypędzenie ludzi do lasu. Zdarzały się też piękne momenty, kiedy Hindusi na przykład narażając swoje życie ratowali siostrę czy księdza. Natomiast tutaj mamy przykład tego radykalnego hinduizmu. Mamy radykalny islam. No, z tym to myślę, że wszyscy jesteśmy już niestety bardzo dobrze obeznani, bo widzimy chociażby Irak, Syrię, gdzie ten radykalny islam pokazał bardzo smutną twarz, gdzie używając religii do osiągnięcia jakichś celów politycznych, no, doprowadzono do chyba najstraszniejszych okrucieństw, jak chociażby ta wspomniany Mosul, ten 2014 rok, gdzie młode kobiety jazydki z kartkami na szyi były sprzedawane na rynku jako niewolnice. Ale zresztą przyjrzyjmy się też, do czego prowadzi to całe zamieszanie, które powstało. Niestety ono się pośrednio wiąże też z tą całą falą emigracji, gdzie możemy w internecie dzisiaj zobaczyć smutne obrazy tych ludzi, którzy idą tym korytarzem libijskim, gdzie jak UNHCR podaje, większość Nigeryjek i Kamerunek jest gwałconych. Mamy przypadki, i to właśnie jak wspomniałem, handlu ludźmi, bo mamy to w internecie, trzech chłopaków z Nigerii, tak gdzieś około 30 lat. Pierwszy został sprzedany czy zlicytowany za $400, dwóch następnych za 800, gdzie mamy handel dziećmi. Często te dzieci kupuje się, łamie im się kończyny, żeby się krzywo zrosły, bo wtedy budzą większą litość, albo odcina się kończyny. Wtedy żebrzą w takich krajach jak Arabia Saudyjska, Kuwejt, budząc większą litość i przenosząc większe dochody dla tych swoich właścicieli. I tutaj mamy naprawdę bardzo poważny problem. To są nie tylko oczywiście chrześcijanie, bo to dotyczy również i wyznawców innych religii, ale tutaj, kiedy nie ma szacunku dla religii, to widzimy, co się dzieje. Zresztą te jazydki według ich kultury szły w góry, się zabijały, bo nie miały prawa powrotu do domu. Tak jak dzisiaj wiele kobiet koptyjskich w Egipcie, też porywanych, wydawanych na siłę za muzułmanów, nie ma prawa powrotu do swoich chrześcijańskich domów. To jest, ksiądz profesor wskazał przykłady fundamentalizmu religijnego, który ma swoje korzenie w islamie, w buddyzmie, w hinduizmie, ale obok tego jako przyczynę wskazuje się także fundamentalizm ateistyczny. Tak, no ateizm mieliśmy chociażby tutaj do czynienia z Koreą Północną, prawda? To tam trudno powiedzieć, bo wiadomo, że są jakieś informacje, które otrzymujemy od uciekinierów, ale pamiętamy, to jest pokazany bardzo smutny obraz kraju, gdzie mamy do któregoś pokolenia na przykład wsadzanie do więzienia za to, że ktoś posiada Biblię, czy tego typu kary. No to są już takie najgorsze rzeczy, które kiedyś znaliśmy z historii. Ale myślę, że bardziej takie ten ateizm wojujący, można by go tak nazwać, mamy z nim do czynienia w Europie. On po prostu przybiera różne formy. On jest może bardziej wysublimowany, ale widzimy też te różne formy dyskryminacji chrześcijan. Pamiętamy chociażby tę stewardessę British Airways, która musiała ściągnąć krzyżyk. Czy wiele przepisów, które gdzieś tak przemykają, bo one nie są może tak monitorowane. My jako chrześcijanie zbyt mało może uwagi zwracamy na to, jak ten chrześcijański styl życia jest eliminowany z życia publicznego. My sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy. A statystyki są straszne, bo jak w ubiegłym roku podawały organizacje monitorujące religijność chociażby w Austrii. W 2030 roku największa grupa religijna w Wiedniu to będą muzułmanie. Czy jeśli mamy w Belgii partię, która startuje do wyborów z programem, że podstawowym prawem ma być szariat, czyli prawo oparte na Koranie, to powinno nam to dawać do myślenia. To znaczy, jeśli taka partia dojdzie kiedyś do koalicji, czy przejmie władzę w ogóle w demokratycznych wyborach. Oczywiście. No to już może. Ale ojcze, zrobić my jesteśmy wszystko. Bez szans. No my teraz byliśmy niedawno
z panią minister Beatą Kempą w Ugandzie, kiedy tam pośród różnych tych problemów uchodźców, tam byliśmy w obozie Bidibidi, gdzie są uchodźcy z Sudanu, pytano, jaka jest średnia dzietność, 6,1 Ugandyjek. No to jak popatrzymy na Polskę, 1,3. A przypomnijmy takie wydarzenie, które miało miejsce, kiedy w Niemczech były te zamieszki przed wyborami w Turcji, bo wiemy, że jest duża mniejszość turecka w Niemczech i tam politycy chcieli zdobywać ich głosy. I Niemcy zakazały wjazdu niektórym politykom. Pamiętamy to słynne zdanie prezydenta Turcji. Naszą bronią są łona naszych żon i matek. I tutaj musimy mieć też tego świadomość. To, co pisał ponad 50 lat temu Benedykt XVI jako młody profesor, młody, świeżo upieczony, habilitowany, że w Europie musimy się powoli przyzwyczaić do tego, że będziemy kiedyś żyli jako mniejszość. Kiedy patrzymy na mapę sytuacji chrześcijan na świecie, no to mamy do czynienia z, po pierwsze, z krwawymi prześladowaniami chrześcijan. To jest głównie część Azji, to jest głównie północny wschód Afryki. Są represje i dyskryminacje w sferze publicznej. Tutaj na tej mapie to jest z kolei północny zachód Afryki, to jest Rosja. Pojedyncze przypadki dyskryminacji, a więc tutaj mamy i Kanada, i dużą część Ameryki Południowej, całą środkową Afrykę, południe Afryki. To jest też Europa. No, przypomnijmy, że 350 milionów chrześcijan według danych żyje poddawanych różnym formom represji. Tak jak ojciec wspomniał, od tak zwanych krwawych, czyli prześladowań jak Erytrea, czy Nigeria, czy wiele innych, czy Pakistan, czy Afganistan, przepraszam, czy Korea Północna, czy Chiny, po takie miękkie, jak mamy na przykład do czynienia, może nie całkiem, bo tutaj mamy też do czynienia z Bractwem Muzułmańskim, które w Egipcie ciągle też słyszymy, że nie zostało, przepraszam, całkowicie zlikwidowane, bo mamy też zamachy na kościoły, mamy ofiary śmiertelne. Ale w Egipcie przykładowo nie ma oficjalnych statystyk, bo mamy, przypomnijmy, że według danych mamy około 90 czy 100 milionów obywateli Egiptu, z czego koptowie mówią, ci prawosławni, że jest około od 8 do 17. Natomiast naszych, tych, którzy są w łączności z Rzymem, jest około 350 tysięcy. Ale kiedy ktoś aplikuje o pracę, kiedy ktoś chce dostać się do jakiegoś bardziej może intratnego zawodu, to zawsze już po imieniu wiadomo, że to jest chrześcijanin i będzie traktowany dużo gorzej, nawet gdyby miał lepsze kwalifikacje i lepiej prezentował się na dane stanowisko. To jest ta dyskryminacja, która jest bardzo uciążliwa, bo ona powoduje, że tworzymy pewne getta. Chrześcijanie nie mogą wyjść, nie mogą sprawować pewnych zawodów. W przeciwieństwie na przykład do Bliskiego Wschodu, gdzie chrześcijanie tak mocno kładą nacisk, Irak, Syria, na kształcenie swoich dzieci. Oczywiście też już mamy problem demograficzny, bo kiedyś jak średnia rodzina chrześcijańska to było 5-7 dzieci, dzisiaj jest już też 2-3. Oczywiście muzułmanie też mają już mniej dzieci w wielu tych krajach, ale widzimy, że to, co, jak mówił mój kolega, który jest Francuzem, że dzisiaj jak poznać rodzinę chrześcijańską, mówi francuską, która jest świadoma tego, jakie są jej obowiązki, no mówi 5 dzieci wzwyż. To jest, mówi, prawdziwy Francuz, prawdziwy chrześcijanin. Więc oczywiście są to sprawy złożone i trudne. Niemniej jednak musimy o tym pamiętać, że my tutaj przegrywamy i musimy się pogodzić z tym, co mówił papież, że niestety będziemy musieli też nauczyć się, być może szybciej niż nam się wydaje, żyć jako mniejszość. Raport wskazuje na to, że aż w 116 krajach świata łamane jest prawo do wolności religijnej. Tak, i też mówimy, ta skala jest różna, bo widzimy to chociażby i Wielka Brytania, i Francja, i inne kraje Europy Zachodniej coraz bardziej te kwestie religijne stawiają na ostrzu noża, a walcząc z radykalizmem islamskim często zdarza się tak, że przy okazji są też atakowane, no,
tutaj jak gdyby odwieczne, można powiedzieć, symbole, czyli krzyżyka nie można nosić w szkole, czy trzeba chować, nauczyciel nie może mieć żadnego znaku religijnego i tak dalej, no to są te problemy, z którymi my musimy się chyba na nowo jakoś przemyśleć i zauważyć, czy przyjąć zasadę, że ci, którzy przychodzą do nas, mają obowiązek zaakceptowania kultury gospodarzy, czy my jako gospodarze będziemy w imię tak zwanej poprawności politycznej szli w tym kierunku, że to my będziemy, jak pewna pani biskup jednego z kościołów skandynawskich zaapelowała do swoich księży, żeby usunęli krzyże i znaki religijne z kościołów, bo wtedy muzułmanom łatwiej będzie do nich wchodzić i się modlić. Szkoda, że żaden imam nie wystosował takiego samego jak gdyby polecenia do swoich wiernych, żeby chociażby na przykład krzyż powiesili. Ta zasada wzajemności. Asymetryczność jest zachwiana. Czy nie należy też się dziwić temu, że przedstawiciele Kościoła w imię... To może nie jest poprawne politycznie, ale ja rozumiem dialog międzyreligijny w ten sposób, że my szanujemy siebie nawzajem. Ale dialog międzyreligijny w seminarium duchownym wygląda w ten sposób, że wynosimy krzyże z kościoła, bo przychodzi przedstawiciel wspólnoty żydowskiej, jak to miało miejsce podczas moich studiów w seminarium, to przepraszam, ale taki dialog religijny to ja dziękuję bardzo. Bo jeśli Żyd nie jest w stanie patrzeć na krzyż, to czemu ja mam obowiązek tolerować jego zachowania? Bo albo się szanujemy, albo nie. My ściągamy obuwie wchodząc do meczetu, prawda? No spróbowalibyśmy nie zdjąć. No. Więc musimy też ustanowić pewne zasady, bo my zachowujemy się, jakbyśmy byli winni nie wiadomo czemu, całemu złu tego świata i broń Boże, żebyśmy nikogo nie urazili. Tylko ja też mówię, no, miejmy odrobinę wyobraźni, bo to też pewne znaki są też źle odczytywane. Dlaczego mieliśmy taką konsternację, kiedy Ojciec Święty w Wielki Czwartek ucałował stopy muzułmanki. No dla muzułmanina, kiedy głowa kościoła katolickiego całuje stopę kobiety, no jest to uznanie wyższości tamtej religii. Oczywiście dla nas jest to zupełnie inny znak, ale to zamieszanie na Bliskim Wschodzie było olbrzymie wtedy po tym znaku. Czy wtedy, kiedy papież, no przecież trudno widzieć papieża, bo nie on przygotowuje wizyty, czy nie papież przygotowuje to, kogo zabiera. Piękny gest, kiedy papież zabrał rodziny uchodźców na pokład samolotu. Tylko nie dopilnowano, żeby pośród tych rodzin była też rodzina chrześcijańska. I wtedy mieliśmy taki troszkę dysonans, bo w Mosulu wypędzano chrześcijan, a nie zadbano o to, żeby ten znak był czytelny, że papież troszczy się o każdego uchodźca. Również tego, na którym mu najbardziej powinno zależeć, czyli jego brata i siostrę chrześcijanina. To były takie, myślę, niepotrzebne znaki, które zostały bardzo źle odebrane. Natomiast też... Jest bardzo ważna też informacja, bo którą ksiądz profesor przekazuje, dlatego że kiedy my żyjemy w określonej kulturze, w określonym kodzie zachowań, nauczeni od małego praktycznie, prawda, szacunku dla kobiet i tak dalej, dla nas jest to gest rzeczywiście piękny. No gest... umycie nóg to nie jest problemem, bo wiemy, że jest to piękne pokazanie właśnie. Też wzięcie. Nawiązanie do tego, co czyni Pan Jezus. Tylko że no właśnie chyba nie myślimy o tym, jak w innym kodzie kulturowym te znaki są odbierane. To bardzo jasno wytłumaczył ojciec Samir, który przez wiele lat wykładał jezuita, który wykładał właśnie na Orientale w Rzymie. I pokazując właśnie, jak my, albo na przykład, no, skądinąd bardzo piękny gest, weźmy, wprowadźmy rodzinę muzułmańską do każdego kościoła. No dobrze, czyli dajmy miejsce, ale dla muzułmanina to miejsce, gdzie on się modli, to już jest jego własność, czyli co, oddajmy im wszystkie kościoły? Więc to są pewne, mówię, trzeba pomagać bardzo roztropnie, bardzo mądrze, bo oczywiście my na przykład jako Polacy pomagamy wszystkim i to był piękny gest chociażby w Aleppo, gdzie te matki zakute od stóp do głów przychodziły ze swoimi dziećmi. Żaden kościół, bo jest ich tam cała mozaika, nie odmawiał tej pomocy.
dostawały jedzenie czy leki dla swoich dzieci. I to było piękne, że chrześcijanie, tak jak przypomnimy sobie ten apel Benedykta XVI z Ecclesiae Medio Oriente, że Bliski Wschód bez chrześcijan lub z dużo mniejszą ich ilością nie będzie tym samym Bliskim Wschodem, to właśnie tu pokazane to piękno, że chrześcijanie jako mniejszość, bo tam około 10%, oni pomagali wszystkim. A no właśnie, bo Polska przez niektórych polityków Unii Europejskiej, ale także opozycji, obecnej opozycji w Polsce mówią tak, przecież wy jesteście, nazywacie się krajem chrześcijańskim, nie solidaryzujecie się z nami, nie solidaryzujecie się z uchodźcami, macie w nosie uchodźców, przedstawiciele, niektórzy przedstawiciele opozycji totalnej w Polsce powoływali się na papieża, którego nauczanie najczęściej w sprawach moralnych mają w głębokim poważaniu na co dzień. Więc jest coś takiego chyba próba wdrukowania też w nas, że jesteśmy znowu kimś gorszym. Ojcze, jak opozycja totalna, miałem nieszczęście, bo już chyba więcej nigdy tam nie pójdę, w jednej ze stacji prywatnych prowadzi dyskusję z panią profesor Płatek, skądinąd znanym prawnikiem. Więc jeśli coś jej nie pasowało ze słów papieża, to mówiła, że jest złe tłumaczenie na polski, a po angielsku było dobrze. To jest mniej więcej ten sposób podchodzenia do nauczania papieża, więc to zostawmy. Jak Jan Paweł mówił po polsku i nie trzeba było tłumaczyć, to też nie to, było to tym bardziej, że to wtedy tłumaczenie angielskie było nie takie. Więc to jest ten sposób podchodzenia do nauczania papieża, tych pań typu pani Środa, pani profesor Środa i tym podobnych. No szkoda kobiet, no ale już zostawmy biedne. Czasami różnie się zdarza w życiu człowieka. Każdy ma prawo błądzić. Natomiast musimy pewne rzeczy uporządkować. To UNHCR podaje, że na 10 uchodźców, tylko 7, tylko 3 to są ci, którzy potrzebują pomocy i uciekają z krajów, gdzie ich życie czy ze względu na wyznawaną wiarę są prześladowani. To UHCR, to jest co to jest? To jest agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych. To nie jest kościelna żadna. Broń Boże. Bo to też ważne. My jak powiedzielibyśmy coś z danych kościelnych, to jest to od razu ścięte, dlatego posługuje się danymi ONZ-owskimi. Oczywiście mieliśmy taką, no ujmę to tak, bo chcę być delikatny, w Londynie tak zwane rozmowy belwederskie, gdzie dowiedziałem się od jednej z pań, że Polacy to są tylko homofobi, którzy są tylko i antysemici, którzy są tylko pieniędzy. Więc zapytałem, gdyby pani mogła uzasadnić swoje twierdzenie, na jakiej podstawie to pani mówi? No wy niszczycie kulturę żydowską, jesteście antysemitami. Więc ja nieprzygotowany, bo to miała być dyskusja o uchodźstwie, a nie o antysemityzmie, mówię, przepraszam panią, że nie mam więcej dokładnych danych, ale według danych, które podają media, to przy całym szacunku i uwzględniając różnice ludnościowe i terytorialne, to w Niemczech było 1300 przypadków zanotowanych antysemityzmu, a w Polsce bodajże 101. Więc my, jeśli mówimy o proporcjach, to proszę zważyć, co pani mówi. Jedna Polka, to też było smutne, powiedziała, że nie przyjedzie do Polski, bo jej mąż jest kolorowy, ma kolorowe dzieci, więc by były przynajmniej pobite albo zgwałcone. Więc mówię do tej pani, że moja siostrzenica, która mieszka w Londynie, przyjeżdża od kilku lat z trójką swoich dzieci do Polski. Ma co prawda to nieszczęście, że jej mąż jest Francuzem i jest biały, a nie kolorowy. Ale mówię, nie słyszałem, żeby spotkała się z jakimiś aktami agresji. A mówię, co ciekawsze, od kilku lat mamy doktorantów na UKSW, bo z Nigerii i z Etiopii księża studiują, robiąc doktoraty u nas z teologii. I przypadkowo, bo nie sądziłem, że to pytanie padnie, zapytałem ich, powiedzcie księża, bo jeździcie metrem, poruszacie się po Warszawie środkami komunikacji. Czy któryś z was w ciągu tych 4 lat spotkał się z jakimś aktem agresji słownej czy jakiegoś czynu, który można by uznać za obraźliwy? No mówię, proszę księdza, nie. Częściej to jest uśmiech, częściej to jest pomoc. I wie pani, to nie jest jakieś sztuczne czy wyszukiwanie przykładów, tylko ci księża mieszkają w seminarium warszawsko-praskim, jeżdżą na uniwersytet, na wykłady i poruszają się środkami komunikacji publicznej. Czyli ci Polacy aż tak źli, jakbyśmy chcieli, nie są.
No, spoglądam właśnie, kiedy mówimy też o Polsce, a Państwa już zapraszam może do telefonowania, bo patrzę też na zegar. Jest też moment, kiedy wypada już po prostu Państwa zaprosić. 00485956 to numer do Polski i dalej 657-0011 dla słuchaczy z Polski Północnej, końcówka 12 południowej. Telefony w naszej rodzinie 536-600-300, 536-600-400. I zagranica 657-0013 i końcówka 14. Zapraszamy. Ale została wydana taka książka Wolność religijna, wybrane zagadnienia. Ksiądz profesor pokazał mi też tę książkę przed programem i tam zauważyłem bardzo ciekawą na końcu tabelę, bo skoro mówimy, że było około 100 przypadków takich antysemickich, to na równowagi podajmy może, bo to były ankiety skierowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, właśnie, który jest przy współpracy z nim została wydana ta książka i również Ordo Iuris miało swój wielki wkład w to. Sprawa dotyczy Polski, proszę Polski. Państwa. Ta książka niestety jest tylko do nabycia na naszej stronie internetowej Pomoc Kościołowi w Potrzebie, bo nie wydawaliśmy jej zbyt wiele, bo to jest dosyć specjalistyczna rzecz, ale gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, to odsyłam na naszą stronę pkwp.org. I przyjrzyjmy się. To są ankiety wysłane do wszystkich parafii. Zniszczenie pomnika figury kapliczki. 247 takich przypadków odnotowano. Może jeszcze chociażby profanacja Najświętszego Sakramentu. 10. Bluźniercze napisy 40. Profanacja cmentarza nagrobków, niszczenie nagrobków cmentarza 130. Ale profanacja figurki Krzyża Kościoła 163. Kradzieże 225. Co ciekawe, bo widzimy też zmianę w pewnym też podejściu do... Czyli łącznie 959 zgłoszonych aktów w latach 2012-2014, bo te lata badane. Tak, które obejmowały badania. I to wiele pracy tutaj Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego włożył w to, żeby one miały miejsce. Na przykład, ale też zwróćmy uwagę, to co ojciec wspomniał, jak w naszej kulturze mentalności zmienia się podejście też do osób duchownych, bo mieliśmy tych aktów dyskryminacji prawie 1200. To były różne od bardzo takich radykalnych ataków na księży po jakieś słowne ataki. Ataków w sensie ataków fizycznych. Tak, to jest tak ładnie nazwane, nierówne traktowanie, ale tutaj te wszystkie kwestie właśnie i poniżania, i ośmieszania osób duchownych wchodzą w to. Niestety przemoc słowna. Przemoc słowna, ten język, który się wytwarza poprzez taką bardzo agresywną napaść na Kościół, jak wspomniana pani profesor, która powiedziała, kiedy mówiliśmy o życiu tego chłopca, pamiętamy tego Alanka, bo on, tego dotyczyła ta dyskusja. I ja i ona, był przecież wydany taka instrukcja tej komisji etycznej, Komisji Episkopatu Polski. Bardzo rozsądnie to wszystko było ustawione. I sędzia, który ma decydować o życiu dziecka, dzisiaj pamiętamy, ile tam pieniędzy wydano na to, żeby uzasadnić to prawo do odebrania życia temu dziecku, kiedy chciała jak gdyby podważyć to, jak instytucja, oczywiście wyciągając wszystkie grzechy księży tam po kolei, może się upominać o życie człowieka. No to już nie my wytrzymamy, pytam, a jak pani jako przedstawiciel tej instytucji, która doprowadza do zbrodni procesowych, ma prawo mówić takie rzeczy. Trzeba być samemu bez winy, żeby innych wszystkich oskarżać wokół siebie. Ale ja nie jestem sędzią, mówię. Ale takie osoby niestety jak pani kształcą przyszłych sędziów i to jest tragedia. Mamy telefon, bardzo proszę, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam serdecznie księdza profesora i ojca prowadzącego. Mam na imię Mieczysław, dzwonię z warmińsko-mazurskiego województwa. Szczęść Boże. Prosimy. Chciałem podzielić się swoimi uwagami na temat poruszany w dzisiejszej audycji. Ja pochodzę z rodziny rolniczej, chłopskiej, w wieku lat 62 i chciałem bardzo krótko przedstawić historię mojego życia i mnie współczesnych na wsi.
Otóż był taki zwyczaj, którego dzisiaj niestety już nie ma, że jak przychodziła na przykład babcia, bo z nami nie mieszkała do mojego domu, to oczywiście pochwalony Jezus Chrystus i mama, żeby się powiedzmy pochwalić, jak chowa dzieci, to dzieciaki klękały, czyli my na podłodze i ojcze nasze zdrować, które ładniej i które piękniej mogło to babci powiedzieć. Następnie, jak mama, pamiętam, piekła chleb, jak robiła zaczyn z chleba, to na koniec robiła znak krzyża. Jak zaczynała świeży bochen chleba kroić i podawać dzieciom, tak samo nad tym bochnem chleba czyniła znak krzyża. W żniwa, jeżeli na przykład ludzie zbierali zboże, a przechodziło się czy przejeżdżało się przez drogę, to pozdrowieniem dla tych, którzy pracowali przy zbiorze, było: Panie Boże, dopomóż. To było naturalne. I tak to się wszystko jakoś pięknie układało i z tym wszyscy zrastali i wszystko było dobrze. Natomiast jako już ojciec swojej 7-letniej córki, to było za 20 lat temu, była też tak wychowywana, że przed posiłkiem znak Krzyża Świętego i poszła do przedszkola, no i zaczęła robić to samo. I w końcu pani z przedszkola wzywa, no, że tutaj wie pan, no tak nie może być, bo to jest państwowe przedszkole i tutaj ona, że tak powiem, robi zamieszanie, a niewielu było takich podobnych i takie dziecko jak gdyby rozdwojenie jaźni było. To tyle z historii. Natomiast teraz chciałem się jeszcze skoncentrować na tych prześladowaniach chrześcijan generalnie w świecie, w Europie. Ja to przypuszczam, że to jest zaplanowana z premedytacją, tylko tego formalnie nikt nie mówi, poprzez wszystkie te organizacje międzynarodowe. I je mogę wymienić z nazwy. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Handlu i wiele, wiele innych. Te, które mają lub mogłyby mieć narzędzia do tego, żeby w jakiś sposób te kraje, w których dochodzi do tej eksterminacji chrześcijan, przywoływać do porządku metodami administracyjnymi, no takimi, które mają w swoim, że tak powiem, władaniu. Natomiast tego nie czynią, bo podejrzewam, że ten ciąg jeszcze od czasów rewolucji francuskiej on coraz bardziej się rozprzestrzenia. Widać to na podstawie zamykanych, likwidowanych kościołów w Europie Zachodniej. Widać to na naszych nawet ulicach dzisiaj, proszę ojców. I tak to wygląda. Niestety bardzo to jest smutne i podejrzewam, że jeżeli tak dalej pójdzie i ta milcząca taka zgoda, na przykład najbliższej nam organizacji międzynarodowej, jaka jest Unia Europejska, która de facto przyzwala na te wszystkie eutanazje, na te wszystkie aborcje, na ograniczanie liczby urodzin, to wszystko pociąga za sobą konsekwencje w zbliżającej się przyszłości. I dlatego powinniśmy uczynić wszystko, jakie kraj, nie poddawać się tej presji międzynarodowej, bo te srebrniki, które Unia nam rzuca, to my żyliśmy tyle lat bez tych srebrników, jeżeli mają nasze wartości kupować na te srebrniki, to w pewnym momencie powinniśmy im podziękować. To tyle. Szczęść Boże. Dziękuję panie Mieczysławie. Szczęść Boże. No jeden komentarz. Niestety wypada nam się zgodzić. To pokazuje ten proces sekularyzacji, który, jak pan słusznie zauważył, przecież Ojciec Święty Jan Paweł II organizował takie sympozja w Castel Gandolfo pod tytułem Oświecenie dzisiaj, pokazując te procesy, które wtedy się zaczęły. Tak jak pan mówi, bo to, co mówiliśmy o tym znaku, chociażby przy rozpoczynając podróż samolotem, czy pociągiem, czy autobusem, tego już nie ma. Eliminujemy sami z naszego życia ten element religijny, a później się dziwimy, że są takie efekty. No pan wspomniał, przecież pamiętamy pierwszą decyzję nowego kanclerza młodego Austrii, który organizacją pana Sorosza, które tak w Polsce są przez niektórych hołubione, dał bodajże 30 dni na opuszczenie Austrii. I nie dziwmy się, że są potężne pieniądze i że są siły, które chrześcijaństwo chcą sprowadzić do marginesu. Tak, ale znak Krzyża Świętego jednego dziecka wywołuje zamieszanie wśród innych. A zapytajmy, ilu z tych dzieci było chrzczonych? A zapytajmy rodziców, żeby sobie przypomnieli te pytania, na które odpowiadali, kiedy przynosili swoje dzieci do kościoła. No właśnie, a jeszcze o tej, pan Mieczysław mówi, że jest jakaś zmowa milczenia. To ksiądz profesor Bartnik swego czasu też bardzo mocno w naszym dzienniku, tam były te świetne artykuły, takie długie, on jest świetnym historykiem i filozofem, podawał te tezy, że są procesy w Europie, które chcą, zresztą no, trudno nam już mówić dokładnie o wszystkim, ale przecież państwo wiecie, że są pewne organizacje, których celem
naczelnym jest zamknięcie ust kościołowi, czy zamknięcie go do zakrystii, czy sprowadzenie kościoła do instytucji tylko charytatywnej, bo jeśli pomagamy, to tak, ale jeśli już stawiamy wymagania moralne, to już nie. I na to się nie możemy zgodzić, bo owszem, ta opcja na rzecz ubogich zawsze była w Kościele, ale ona się, Kościół nie może się ograniczać tylko do niej. Bo zauważcie Państwo, że nawet nasi tak zwani przyjaciele liberalni, jak ojciec wspomniał, z tej opozycji totalnej, chętnie by zadawali Kościołowi różne zadania, które Kościół może wspierać państwo, czemu nie. Ale mamy Caritas, mamy wiele innych instytucji charytatywnych w Kościele i chętnie je wspieramy. Natomiast nie możemy ograniczać Kościoła tylko do tej roli. Bo jak papież przyjechał i przeprowadził nam taki rachunek sumienia, odbywając pielgrzymkę na temat dekalogu, to zauważmy, już go tak wtedy chętnie nie słuchano, bo mówił trudne sprawy. W 91 to była najtrudniejsza chyba z pielgrzymek Jana. No właśnie, zresztą to pięknie przypomniał na rocznicę Radia Maryja ówczesny arcybiskup Łódzki, dzisiejszy metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski. Zresztą wydali z arcybiskupem Gondackim taką świetną książkę, Dekalog. Ona jest do nabycia razem z płytą, gdzie chcemy jak gdyby przypominać o tych podstawowych wartościach, bo jeśli my nie będziemy dbali o to, co jest fundamentem naszego życia, no to kto to zrobi? My tak oddajemy po kolei każde pole. W szkole nie wolno się przeżegnać, bo zranimy uczucia. Ale przepraszam właśnie, bardzo, ale właśnie jeśli... w imię wolności religijnej to ale pole ojcze, oddajemy. Ale ojcze, jesteśmy, nie chcę używać adekwatnego słowa, ale jeśli mamy przykłady z miast szwedzkich czy niemieckich, gdzie w sposób demokratyczny większość muzułmańska doszła do władzy, to był ramadan celebrowany, na to były pieniądze, ale już na szopkę, na choinkę nie było pieniędzy, zabrakło po prostu. No ludzie, obudźmy się, bo mówię, to może będzie troszkę złośliwe, ale jak nie chcemy dobrowolnie chodzić do kościoła, to będziemy później pod przymusem chodzić do meczetów. Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Cześć Boże, Andrzej z Sopotu, czy mogę zabrać głos? Cześć Boże, Panie Andrzeju, jest Pan na antenie, słuchamy. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał poruszyć właśnie dwie sprawy. Jedną właściwie już nagłosił mi poprzednik znakomicie, a druga polega na tym, że tutaj właśnie nawiązując do encyklopedystów i oświecenia, o czym ksiądz profesor mówił, pojawił się taki motyw zniekształcenia myślenia społecznego. Mianowicie encyklopedyści nauczyli nas, że prawdziwa nauka musi być dokładna, ścisła, ten się zajmuje tym, ten, tamtym. Jeżeli się spotka, powiedzmy, student spotka dwóch profesorów, zapyta o historię XVI wieku, to mu odpowie, a o XVII nie, to on odpowie, profesor powie, to już jest kolega, bo to nie moja specjalność. Otóż my odzwyczailiśmy się od możliwości, umiejętności całościowego spojrzenia, a Kościół nasz, Kościół katolicy, Kościół rzymskokatolicki od 2000 lat ma tą szczególną zdolność, ten charyzmat spoglądania na narody całościowo, dlatego, że tego uczy Ewangelia. I tak się jakoś dziwnie pojawia się taka sytuacja, że często sami się ograniczamy, mówimy sobie, no to jakiś inny temat. Otóż dla wrogów Kościoła, naszej wiary, nie ma innych tematów. Wszystko, co szkodzi wierze, co szkodzi Kościołowi, moralności, gospodarce, co osłabia narody katolickie, jest dla wrogów Kościoła pożyteczny i z tego pełną garścią korzystają. Jak jest mowa o demokracji, to oczywiście jest to demokracja Kalego. Ja bym chciał powiedzieć, na przykład w tej chwili toczy się batalia o życie dzieci nienarodzonych. Z mojego punktu widzenia takiego zdroworozsądkowego, ona ma bardzo nikłe szanse. A dlaczego? Dlatego, że w Konstytucji 3 maja, to jest takim prawzorem dla urządzenia się Polaków u siebie w domu, w swojej ojczyźnie, jest taki zapis, ja go z pamięci cytuję, bo on jest bardzo prosty, jednozdaniowy. Brzmi tak. Wszystko i wszędzie większością głosów decydowane być powinno. Tu nie wymaga komentarza, ale jest to tak mocne i tak wyraźne, że mimo to rozmaitego rodzaju siły, które walczą z moralnością, walczą z Polakami jako katolikami, do tego doszło, że nawet nie chcą uznać tej zasady, że nie mają większości, a mimo to strasznie walczą, czego są ostatnio przykłady. I ponieważ ja jestem człowiekiem starej daty, więc mam dobrą pamięć do historii w okresie PRL-u, otóż tak tłumaczono Polakom
jak o coś walczyli, czy o chleb, czy o wolność, czy o coś innego, prawda? Mówią tak, to jest dyktatura proletariatu. Nas jest mniej, ale my mamy rację i musicie nas słuchać. Takie były oficjalne wywody rządzącej partii komunistycznej. Więc ja myślę, że nie należy za bardzo cieszyć się z takich, bo często mi odpowiadają tak, no proszę pana, ale Konstytucja 3 maja miała taką wspaniałą preambułę w imię Boga, Trójcy Świętej Jednego. Ja mówię, tak, ale sędziowie, a głosujący będą patrzyli nie na preambułę, ale na tym, co jest w środku. I w tej chwili ja sądzę, że to co bym krótko kończąc to mogłem wypowiedzieć, jedną rzecz powiedział, że my musimy zrozumieć, że całą siłą naszego narodu, naszej wiary jest to, że jesteśmy jeszcze, zwłaszcza w środowiskach wiejskich i małych miast, że jeszcze przywieramy mocno jeszcze do wiary, do zasad. To, co mój poprzednik mówił. I jak patrzę na powołania kapłańskie, jak patrzę na tradycje, na pielgrzymki i patrzę na mapę Polski po różnych tam wyborach i głosowaniach, to widać wyraźnie, że te olbrzymie rzesze Polaków południowej, południowo-wschodniej, południowej części Polski, najmniej ruszone ze swoich lokalizacji przez wojnę, one tam najlepiej się rozumieją. I to, co pan mówił, to jest właśnie ta tradycja. A z drugiej strony, no muszę powiedzieć, że wróg jest podstępny. To jest nasza siła. Dzięki niej przetrwaliśmy II wojnę światową. Całe wioski były niszczone i palone przez Niemców, tak jak mieliśmy na przykład w województwie świętokrzyskim. Ale wszystko to dobra człowieka, odpowiadałem nasi wrogowie. Musi być postęp. Ja nie przeczę, postęp musi być, ale jeżeli my projektujemy autostrady północ-południe przez całą Polskę, to my tniemy organizm społeczny, społeczny organizm naszego narodu, naszej Polski, tniemy przed takimi pasami, że gospodarstwo od gospodarstwa, powiat od powiatu, gmina od gminy już jest oddzielona. Mniejsza wymiana myśli, mniej spotkań, a dla wrogów, którzy bardzo chętnie szybkimi pojazdami przejadą tu i tam i mogą rzeczywiście naszą obronność osłabić, to te szosy, te wspaniałe autostrady są bardzo dobre. One jak mogą samolotu rzutowe lądować. Panie Andrzeju, więc bardzo dziękuję, tak. Bo to już dla ministra infrastruktury bardziej może temat. Chociaż ja jestem bardzo zadowolony, że autostrady się budują i obyśmy mieli moim zdaniem tych autostrad jak najwięcej, bo dzięki temu możemy dojeżdżać także do rodzin Radia Maryja w poszczególnych parafiach nieco szybciej niż na przykład 10 lat temu. I do Torunia. No tutaj pełna zgoda, ma pan rację. Encyklopedyści francuscy za głównego wroga postępu uznali Kościół katolicki. Zresztą dzisiaj się niewiele zmieniło, jak popatrzymy na tak zwane elity. I do szczęścia, zapragnęli szczęścia nie tego, które daje religia, które daje zbawienie, ale szczęścia tu i teraz. Czyli jedyny wróg to jest Kościół katolicki, zwłaszcza katolicki. I tak jak pan wspomniał, jesteśmy tymi wnukami tych, czy późnymi wnukami tego sposobu myślenia, że jeśli czegoś nie dotkniemy, nie zmierzymy, to nie uznajemy tego za prawdziwe. Poznanie przez wiarę już na przykład jest przez wielu negowanych. To Benedykt XVI, jako Ratzinger jeszcze pisał sporo na ten temat. Ale jedną rzecz może dodajmy, już pewnie się zbliżamy do podsumowania, bo w tych spotkaniach właśnie w Castel Gandolfo brał udział Robert Szpeman, filozof niemiecki. On często z kardynałem Szymbornym pisał i chyba ma też doktorat honoris causa Kulu i tak dalej. Ale zwróćmy uwagę, może jako podsumowanie niech to będzie, że od czasów oświecenia człowiek dokonał niesamowitego postępu. Komórki, telewizja, radio, internet i tak dalej. Wszyscy się z tym zgodzimy. Ale czy poprzez to człowiek stał się lepszy? Jeśli wyeliminujemy Boga, jeśli wyeliminujemy etykę, to co zostanie? Ten człowiek tak wykształcony, tak mądry, podjął dwie próby budowania świata bez Boga. Po jednej stronie symbolem jest Hitler i miliony niewinnych ofiar, a po drugiej stronie budowanie świata bez Boga to jest Stalin i gułagi i łagry. I jeszcze więcej ofiar. Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo? Halo? Prosimy. Eugeniusz z okolic Kolonii. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Bardzo króciutko, bo już dostałem wiadomo, że program się kończy. Ja może bardzo ciekawy
temat i szczególnie ksiądz Cisło, no bardzo prostym językiem, gdzie dzisiaj się słucha polityków, to trzeba chyba tłumaczyć czasami. Bardzo jestem wdzięczny, że bardzo prostym językiem. Ja może, żeby króciutko, dam przykłady w Niemczech, jakie to są właśnie przykład jednej pani, która jest CDU, do partii CDU należy, Chrześcijańsko-Demokratycznej Unii, z panią Merkelową, jest ateistką i była, jest aktorką. Ostatnie Boże Narodzenie dała się powiesić na krzyżu z ironią Pana Jezusa. I jedyny raz się zdarzył, pan redaktor mówi, gdyby pani to mala, pani zrobiła, jak tu ksiądz Cisło mówił, z muzułmanami, symbolami, czy z tymi, byśmy się dzisiaj prawie nie spotkali. Takich przykładów mam mnóstwo, pomimo że ludzie idą do kościoła, biorą chrzest, biorą małżeństwa zawierają w kościele, ale później to wchodzi, jest bardzo niemodne. Ale my też na własnym podwórku, bo daję przykłady ciągle. Ja kiedyś byłem przypadkowo na urlopie w Polsce i bo był protest w obronie telewizji Trwam. I moi ziomkowie na Kaszubach, bo pochodzę z Kościerzyny, serdeczne pozdrowienia dla sympatyków Radia Maryja i telewizji Trwam. Jak ludzie się wstydzili. Po sumie mała ilość poszła. Później takimi z boczków dochodzili. I miałem też troszeczkę pretensje też do kościoła. Wiem, że jak Tusk żył tyle lat, ponad 20 lat bez ślubu kościelnego, ale chciał wygrać się z świętej pamięci Kaczyńskim prezydentem, to zabrał żonę do katedry, biskupi dawali, czasami kościół, a mógł wziąć ten ślub, na Kaszubach jest tyle małych kościołków. Ale mam dziesiątki przykładów i mówię, szczególnie w Niemczech dzwonię i mówię, co ksiądz Cisło robi, bo tam jest kontakt z telewizjami, gdzie atakują Polskę, że nie chcemy uchodźców. I właśnie mówię o tej akcji księdza Cisło, to nie wierzą, nie? To nie wierzą, mówię, to miliony już się zbiera, miliony. I w każdym przypadku, szczególnie księdza Cisło daje przykłady, ale jeszcze w telewizji nie spotkałem ani razu, że taka akcja jaka się dzieje. Szczęść Boże i więcej takich programów, naprawdę jest miło słuchać. Dziękuję. Dziękuję panie Eugeniuszu. No cóż, przypomnijmy sobie chociażby diecezję Essen, gdzie w swoim czasie sprzedawano ponad 100 kościołów, bo już były puste i się do niczego nie przydawały. Więc jeśli przekroczymy pewną granicę, to mamy takie efekty. Kościół, który dał się zamknąć do zakrystii, który stał się kościołem milczenia, właśnie za różne ceny. No niestety w Niemczech tą ceną jest podatek kościelny, ten 9-10%, jeszcze pozostałość po Hitlerze. Niestety to go zniszczyło. Kościół potężny, pamiętajmy, 2 lata temu bodajże to są dane, rekordowe wpływy z podatku kościelnego, ale też rekordowe liczba wystąpień. 200 tysięcy osób zrezygnowało z bycia chrześcijaninem. I ten kościół, musimy sobie też powiedzieć, że zawsze kościół jest troszkę zdrowszy, jak nie jest zbyt bogaty, nie jest triumfujący, ale właśnie ten kościół, jak popatrzymy, jak on pięknie żyje, pomimo tego, że jest czasami prześladowany. Patrzymy na siostry, na księży, na biskupów porywanych, a do końca trwających na posterunku w Syrii czy w Iraku. To jest to prawdziwe oblicze Kościoła. No ma pan rację, no jesteśmy tylko ludźmi, księża, biskupi, wszyscy jesteśmy grzesznikami. A co właśnie ten Kościół prześladowany, kiedy ksiądz profesor czy pani minister w imieniu rządu, pani minister Kempa, bywa i odwiedza te ośrodki, tych ludzi, którzy są, zostali tam na miejscu, którym Kościół pomaga. Co oni mówią o Kościele w Polsce, co oni mówią o Polsce? Ojcze, dziękuj Polakom i proście, żebyście się nie znudzili. Może w tej części tylko dobrze ojciec przypomniał, bo ja już troszkę starszy jestem, to mi pewne rzeczy uciekają. Ale pani minister, trzeba oddać sprawiedliwość. Właśnie przykład tego Bidi. Rok temu był komisarz do spraw uchodźców z Unii, która ma miliardy, niestety często marnowane. I pani minister, która po wizycie, mamy kilka miesięcy szpital kontenerowy, klimatyzowane pomieszczenie dla lekarzy. To jest ta różnica.
właśnie to wytyczanie tego nowego stylu, po to te wyjazdy, pani minister, po to te dyskusje, chociażby jak byliśmy teraz na Węgrzech z ministrem spraw zagranicznych Węgier, konkrety, nie sypanie do tych worów, z których czasami 60-70% nie wiadomo, gdzie przepada, tylko konkretne projekty. Na przykład pragnieniem teraz ministra spraw zagranicznych Węgier jest wybudowanie ośrodzieńca w Homs, pół na pół z Polakami. I to jest konkret. Bo jeśli zostawimy te dzieci same, to wychowamy kolejne pokolenie terrorystów, niestety. Trzeba by pamiętać chyba to, o czym mówił pan Eugeniusz i wcześniej panowie, że możemy się cieszyć tak, że Polska jest jeszcze, że są jakieś tam dane statystyczne. Ojcze, ale te dane statystyczne z Austrii. 2030 rok, największą grupą religijną w Wiedniu, który kiedyś ratował Sobieski, dzisiaj nie za bardzo widać tego Sobieskiego w Polsce, będą muzułmanie w Wiedniu. Dlatego można to nie jest tak daleko. Dlatego można się z tych danych, że tak powiem, cieszyć jak głupi do sera, bo kropla drąży skałę nie nagle, lecz często padając i może... To, co ojciec wspomniał, gdyby nie Telewizja Trwam i Radio Maryja, przypomnę pierwszy raport prześladowani i zapomniani. Wiecie, co był na konferencji prasowej, w konferencji Episkopatu? Nasz dziennik i wasz redaktor. Oczywiście teraz ten temat stał się, że tak powiem, bardziej popularny, więc mówimy o prawach człowieka, mówimy o prześladowaniu przy okazji Syrii i Iraku. Ale gdyby wtedy nie Telewizja Trwam, nie Radio Maryja, to pewnie czy nasz dziennik, bo wtedy publikował spore fragmenty z tego, to różnie by to mogło wyglądać. Będziemy, proszę Państwa, mówić jeszcze o prześladowaniu chrześcijan, o studium przypadków może w poszczególnych państwach, także jakimś formą dyskryminacji w Polsce, które zdarzają się niestety, bo i taka przemoc wobec chrześcijan, choćby w imię tego, co niektórzy nazywają wolnością artystyczną, ma od czasu do czasu miejsce. Przynajmniej w tym nie uczestniczmy, to jest to minimum i nie bijmy braw tym, którzy po prostu plują w twarz, bo no bo to średnie jest wtedy, powiedziałbym. Takie może jeszcze zachowanie. Ojcze, ja skorzystam z okazji, bo mówiliśmy o książce tak. Arcybiskupa Jędraszewskiego i arcybiskupa Gondeckiego. To jest dodatek do jest tej książki. Jest płyta. Tak? To jest projekt Dekalog jako takie dziedzictwo kulturowe czy duchowe ze Światowych Dni Młodzieży. Wręczaliśmy Ojcu Świętemu jako przesłanie i mówił, róbcie tak dalej. Ale chodzi o to, że jeśli nie wrócimy do podstaw, jeśli nie wrócimy do korzeni, to naprawdę Europy nie będzie, bo albo Europa będzie chrześcijańska, albo jej nie będzie. I musimy sobie to uświadomić. My może w tej chwili wyglądamy jak trochę może niepoważni ludzie, którzy gdzieś tam wołają na pustyni, ale naprawdę warto się zatrzymać i nad tym pomyśleć. Pomimo tego, że wakacje, pomimo tego, że 30 parę stopni, to nie jest to efekt przegrzania, ale moi szanowni państwo, szanowni telewidzowie, zwróćmy na to uwagę. Ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nasz gość. Bardzo dziękuję. Dziękuję, szanowni państwo. Dziękuję także państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.